Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, za mną tablica. Czyli dzisiaj będzie test baterii po roku czasu. Purat, jak widzicie, tutaj mamy no, jeden z największych do tamtego czasu klocków u mnie. Czyli baterię od Litaima 51,2 V 100 Ah. Czyli tutaj jest 5 kWh energii. Czerwiec 2024. Także teraz mamy czerwiec 2025. I możemy zrobić test pojemności. Niestety pierwszy test, jak robiłem, to jeszcze był robiony falownikiem małym i nie satysfakcjonował mnie ten test przez to, że ten falownik ma ograniczenia prądowe. A teraz jest już przetwornica z 48 V na 230, dokładnie to jest między 40 a 60 V ma zakres, taka syta przetwornica, bardzo fajna. I będzie właśnie testowane wszystkie baterie, które mam na 51,2 V, czyli taka czy taka, będą testowane tą przetwornicą, co będzie po prostu dla mnie miarodajne. Dobra, nie ma co marudzić, trzeba odpalać test. Tyle co naładowałem baterię i powiem wam, myślałem, że przy tym układzie, jakie tutaj mam, różnorako, o, taki jest układ, że są baterie i takie, i takie, i takie, i takie. Wszystkie układy możliwe są. Myślałem, że to będzie niedoładowane, bo jednak tam trzeba troszeczkę tego rozjazdu pilnować. Najbardziej na tych trzeba pilnować tego rozjazdu. Ale powiem wam, jeśli już falownik do 55 dobija, to te duże baterie są naładowane do pełna, bo jak podpinam do niej ładowarkę, ona chodzi dosłownie 5 minut i pyk, i się wyłącza. Czyli baterie są naładowane pod korek i nie trzeba dalej balansować ich pomiędzy sobą. Tu macie 4, tutaj macie bo 2. Wszystko bardzo fajnie lata, nie rozjeżdża się i jest naładowane do pełna. Co też widzę tutaj, później wam pokażę w aplikacjach, obserwując te dwie baterie na dole. Ale dobra, bo dalej przeciągam. Odpalamy przetwornicę. Ona tutaj musi pomryngolić sobie troszeczkę. Jest pobór przetwornicy, już się zaczyna. I teraz tak, wattomierz, ten co zawsze do mierzenia, ustawione 10 amper obciążenia, no bo jedynym obciążeniem teraz dla mnie na takie testy to jest ładowanie elektryka, przez to, że już zapinamy, pyk, słuchajcie, przez to, że mogę sobie tutaj ustawiać prądy, jakie mnie interesują po prostu. Większe, mniejsze. Jakie mnie po prostu interesują prądy, takie sobie ustawiam. Od 6 do 16 amper akurat przy jednofazowej, a można i więcej. Dobra, system odpalony. Leci 2100 W. Tak, no a 2015. Licznik bije. 45 amper ciągniemy z baterii i 51,8 V od razu na baterii spadło. A jakby nie było, obciążenie dajemy jej ostre, nie do końca ostre, bo to do 0,5C jeszcze troszeczkę brakuje, ale trzeba takie testy przeprowadzać właśnie pod jednym obciążeniem i wszystkie takie właśnie baterie u mnie będą testowane na 10 amper z tej ładowarki. Tam wychodzi 2100 W, 2150. Jak jej się tak, że tak powiem, ułoży. Dobra, niech się rozładowuje i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ogólnie mam już spore porównanie po roku czasu. Tych baterii już mam trochę sprawdzonych, także jest do czego porównać. Tu chodzi o procenty i tu nawet powinno być troszeczkę lepiej jak tutaj, bo to jest 24 V, to jest 48 V, mniejsze straty. Ale to się okaże, jak na razie zobaczymy, co dzieje, jak. A, uruchomię jeszcze podglądy do baterii. Już odpalone, także muszę używać dwóch aplikacji, to jest dwóch osobnych baterii, bo jedna mi pokazuje ogniwa, ale nie liczy cykle, a druga nie pokazuje ogniwa, ale liczy cykle. Jak widzicie, jest 55 cykli zrobione na baterii od... A mamy sierpień, od sierpnia, czyli mamy czerwiec, lipiec, sierpień.
No przez 10 miesięcy 55 cykli. Cały magazyn wychodzi, bo to jest spięte razem w jedno, także zobaczymy. A tutaj na tej aplikacji obserwuję sobie właśnie co się dzieje. I jak już jest powyżej tak chyba 20 mV albo 15, tutaj jak się pojawia, jest przynajmniej 27 V, pokazuje się, że się balansują ogniwa. A jeśli ogniwa się balansują na parze 24, to ten się na pewno balansuje, bo już jest pod koreczek wtedy naładowane. I te też się muszą balansować, bo najczęściej wywala mi tą baterię na 14,4 V mniej więcej, jakoś tak. No i tego się trzymam ogólnie, żeby BMS-a nie odcięło, ale jest wtedy pod korek. Ale to się zdarza przeważnie od połowy dnia, a tak to zawsze później jest energia używana, czyli codziennie cyk się powtarza, bateria ileś tam sobie stoi kilka godzin, że tak powiem, jedna jedyna tak naładowana do pełna, a później normalnie cykl idzie w dół. Czyli wszystkie baterie są zbalansowane i balansują się od góry, bo w ostatnim odcinku mówiłem, jak testowałem inną baterię, że działam w takich parametrach między 80% a 20%, a okazało się, że jednak tutaj lecę na 100% albo i nawet więcej. Widząc po podłączaniu ładowarki do baterii, baterię praktycznie po chwili już ładowarka odcina, jest 20%. W tym przypadku 58 chyba i 6 V dokładnie ładowarka. Czy nie? Bym głupot nie nagadał? Nie, 58,4 i sobie leci. Dobra, teścik sobie leci. Obciążonka elegancko. Także myślę, że będzie tylko dobrze i raczej będzie standardowo. Niech się rozładowuje. I godzina testu już z nami. Prawie 2-3 kWh wyciągnięte. O! Się wyłączył nam kolega. Lecimy 46 A, prawie 47, a bateria 51,1. Trzyma, słuchajcie, elegancko. Jednak lifę po 4. To lifę po 4. Tak to jest. Jest tak, później jest płasko, płasko, płasko i do góry, a teraz, przepraszam, dobrze sędzi. Idzie tak, później idzie płasko, płasko i przechyba 48 dół. A tak to no tylko i wyłącznie procenty z pojemności deklarowane i cała reszta. Dlatego ja wszystkie magazyny mam po napięciu, bo wtedy dokładnie wiem, jeszcze jak sobie tak testuję w międzyczasie, jak one są naładowane. A te 100% to nie zawsze jest 100%. I później są różne problemy, koledzy mówią różne telefony, że tu się wyłącza, tu się coś resetuje, bo napięcie wywala do góry, baterię odłącza. Ustawione 100%, jakby było ustawione 55-56 V, nie byłoby żadnego problemu, a bateria tak by była naładowana do pełna. Magia procentów, każdy chce patrzeć sobie w te ekrany i widzieć procenty, no to widzi. No i pomału zbliżamy się do końca. Mamy już 4,5 kWh wyciągnięte, także już bardzo ładnie to wygląda. No, 52 ampery leci, przez to, że z baterii wychodzi już tylko 45 V. Także w normalnych warunkach taka bateria nigdy nie osiąga takiego stopnia rozładowania. Ale po to jest zrobiony test. Za każdym razem od odcięcia, jak ja mówię, od odcięcia do odcięcia, czyli BMS obcina jak jest naładowany do pełna. I jeśli przetwornice na to pozwalają, to też BMS obcina jak jest rozładowana do dołu. I ta przetwornica ściąga do 40 V, także też powinien i w tej baterii BMS zadziałać. Ciśniemy do końca. Jak na razie bardzo ładnie to wygląda. Teraz będzie leciało w dół. Także czekamy na wynik ostateczny. No długo nie trzeba było czekać. Ciekawe co pierwsze odetnie. 40,5 V. No. O, 39,9, 8. Jeszcze ciśnie w dół. Tyle. Odcięła jednak. Powiem wam, nie wiem co odcięło tak naprawdę w tym momencie. Ale chyba ten, przetwornica odcięła, tak. 40 V przetwornica odcięła, bo jakby
odciął mi BMS baterii, to by wentylator tutaj po prostu się wy... No, że tak powiem, wentylator by się wyłączył. A tak naprawdę, no, wszystko się odcięło, ale przetwornica jest cały czas pod zasilaniem, żeby wentylator chodził na chłodzenie. Sobie te pół amperka pobiera, a bateria w tym momencie zaczyna wstawać. Także ja ją i tak wyłączę, bo ona się wystudzi już później własnym. No po prostu się wystudzi, słowo zgubiłem. Dobra, idziemy do wyniku. Pyk. A tutaj właśnie kiepsko widać, jak jest, nie ma zasilania, ale jest ok. 4617 Wh. Dobra, czyli zapisuję wynik i lecimy z ładowaniem. Watomierz zresetowany. No niestety tutaj mamy do dyspozycji tylko 10 A. Także 10 godzin ładowania będzie ponad tej baterii. Z racji tego, że ma 100 Ah. Tutaj nam napięcie bardzo ładnie idzie do góry. Ona się jeszcze rozpędzi do 500 W, jak już będzie około 50 V. I ładujemy w drugą stronę i sprawdzamy, ile wyszło, ile weszło, ale już widzę, że wynik jest bardzo dobry. Ładowanie leci. 5 godzin minęło. Prawie 3 kWh wsadzone. No i lecimy dalej. Napięcie na baterii 53,1. Także półmetek za nami. I powiem wam, cisza nastała. Akurat centralnie przechodziłem sudę zjeść. 53 V jest. Ale to mnie bardziej zastanawia, to minęło 10 godzin. Wciągnięte jest 5,5 kWh i muszę coś sprawdzić, słuchajcie. Ostatnio jak ładowałem tą dużą baterię, mi się wydawało, że ta ładowarka co 10 godzin po prostu tyle, że się już, że 10 godzin pracuje i się wyłącza. Taki cykl ma pracy, nie wiem czy jak. Także zobaczmy z ciekawości. Ale jak bateria była dobita, to powinno od razu skoczyć na 58, dobrze mówię? 58 i się wyłączyć. A tutaj mamy, no jeszcze ładujemy. Czyli to jest takie zabezpieczenie, powiem wam, tej ładowarki. Nie wiem przed czym. 10 godzin pracuje i się wyłącza. No z tego co widać, bo już by napięcie skoczyło. Dobra. Jak na razie mamy 5562 godzin wepchane. I pchamy dalej. Już pewnie niedużo, ale jednak. No powiem wam, dużo nie brakło. Ile tam czasu? Chwilę się zasiedziałem. 11 minut, nawet niecałe, to może nawet 10. Mamy nabita do pełna. Także ładować trzeba było baterię. Ile? 5666 Wh. Dobra. Teraz muszę wykonać taki manewr, że muszę tą baterię, dobrze sobie zostawiłem tutaj ładowareczkę, rozładować do poziomu tego, do 53 V, mniej więcej, tak pi razy drzwi. Powiem wam, ostatnio test zrobiłem, jak zapiąłem tą dużą baterię, pełni naładowaną, założyłem sobie multimetr, to przez jakieś 5 sekund przywaliło 150 A, powiem wam, później zaczęło spadać. Także uważajcie, bo ja tutaj mam grube kable zabezpieczone i ile się tylko da to wszystko, to mi bezpieczniki nawet powywala 60 na bateriach. Ale tak się można kuku zrobić, jak będą bardzo duże różnice, a tu była różnica 1 V tak naprawdę, jak będzie różnica ze 3 V, no to tutaj taka bateria potrafi cisnąć ile fabryka da, albo i nawet więcej, także z tym trzeba uważać. Dobra, zapisuję wynik, tą troszkę rozładowuję, no i co? I robimy pełne podsumowanie tematu. To już wszystko po staremu. Także trzeba auto naładować do końca. Leci sobie z magazynu 80 A, prawie 90 A.
Jutro jazda, znowu dzisiaj jazda, jutro jazda. I podsumowanko. Także mamy tak. 5120 Wh. To jest pojemność baterii fabryka, że tak powiem. Rozładowane zostało 4617 Wh, co nam daje 90% pojemności baterii. Oczywiście to jest rozładowanie ze stratami na przetwornicę. Według mnie to jest najbardziej uczciwe rozładowanie, przez to, że no nie wyciągacie z takiej baterii nigdy. Zawsze falowni, przetwornica albo coś w tym rodzaju i będą straty. Czyli nie widzę sensu szukać tu pojemności jakimiś miernikami specjalnymi albo całej reszty. Ta energia, która jest na przetwornicy, i tak wam przepadnie, także sorry. Nic tutaj nie wymyśli nowego. I ładowanie 5666 Wh, co nam daje 111% poszło na ładowanie. Także jak dla mnie wszystko w normie, a nawet lepiej. Bo zobaczcie, w porównaniu do świeżej baterii tutaj 91% deja, a ta ma po roku 90%. A tutaj układy, zobaczcie, 25 i 6 V po roku czasu, no już najlepszy wynik, i to pary dwóch baterii, to jest 88%, 88-87%. Także jak widzicie, 90% bardzo dobry wynik. Ale tutaj jakby nie było, też jest większa strata też na napięciu baterii. Także według mnie Litein wypadł bardzo dobrze i tyle, co mogę powiedzieć. Czekamy za rok, co z tego wyjdzie. Leafy po 4 jak na razie starzeje się bardzo ładnie. 2 lata takie spadki mamy po 5-8%. Zobaczymy w następnych latach, czy te spadki staną w miejscu, czy będą spadać jeszcze niżej. Tak jak byłem ostatnio na baterii forum, też był poruszony temat właśnie żywotności całej reszty. No i temat taki, no, że ta chemia żyje około 12 lat w tej baterii, czyli taki finał finałów przy takim normalnym domu jednorodzinnym, to macie deklarowane te 4000 cykli, nie zdążycie zrobić tych 4000 cykli w te 12 lat tak naprawdę. Z tego, co ja tutaj widzę, po tych cyklach, co wam pokazywałem. Także nie wiadomo, w którą stronę tak naprawdę. Jak na razie się sprawdza, lata elegancko. Z mojej strony standardowo dziękuję za kawy, subskrypcje, lajki, jak to chce, jak to woli, a ja co? Ja lecę z tematem dalej i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, bo tematów mam całe mnóstwo, a czasu coraz mniej. Lecimy. Szczęścia, zdrowia.